To działa w ogóle? Tak, jest włączone. Zaczynajmy! Dach. I wydech. I rozciągamy całe ciało. Bo mamy się przecież czuć dobrze. Cześć, tutaj Gosia, witaj serdecznie na jodze dla początkujących. I tak jak sama nazwa wskazuje, są to zajęcia dla osób, które dopiero co rozpoczynają swoją przygodę z jogą. Jednakże, jeżeli nie jesteś początkujący, a masz ochotę na bardziej delikatne zajęcia, na łagodne przejścia, to ta praktyka jest również dla Ciebie. Będziemy tutaj skupiać się na podstawowych pozycjach, na głębokim oddechu, na tym, aby poczuć się dobrze w trakcie zajęć oraz po zajęciach, no bo przecież o to w tym wszystkim chodzi. Zatem, jeżeli jesteś gotowy, bądź gotowa, wskocz w coś wygodnego, wycisz telefon, rozłóż matę i zaczynajmy. Dzisiejszą praktykę zaczniemy sobie w siedzie skrzyżnym. Podwijamy mięśnie pośladkowe tak, żeby usiąść na kościach. Wtedy dużo łatwiej o prosty kręgosłup. I na kolejnym wdechu wydłużamy kręgosłup, wyciągamy ręce do sufitu. Na wydechu rozluźniamy dłonie. Jeszcze jeden wdech w górę. Na wydechu idziemy do prawego boku, lewą dłoń wyciągamy wysoko do sufitu i do boku, tak żeby troszeczkę rozciągnąć lewą stronę. Możemy pobawić się nadgarstkiem, żeby go troszkę rozciągnąć. I na kolejnym wdechu z powrotem w górę i idziemy na drugą stronę. Lewa dłoń do boku, prawa wyciągnięta. Patrzymy w górę. Długi wdech. Spokojny wydech i kolejny wdech, jeszcze raz wyciągamy ręce w górę, a na wydechu delikatnie rozluźniamy do podłogi, rozplątujemy nogi, układamy sobie stopy na szerokość kolan, kolana na szerokość bioder i zrobimy sobie krowę kota. Na wdechu otwieramy klatkę piersiową do sufitu, na wydechu zaokrąglamy plecy, wdech otwarta klatka. Wydech, okrągłe plecy, pępek wciśnięty do kręgosłupa. I jeszcze jeden wdech. I długi wydech. Na kolejnym wdechu wracamy sobie do centrum. Przekładamy lewą dłoń o prawą nogę i wyciągamy prawą rękę do tyłu. Delikatny skręt kręgosłupa, staramy się mieć otworzoną klatkę piersiową. Ostatni wdech. I na wydechu zmieniamy stronę, prawa dłoń zaczepiona o lewe kolano i lewa ręka wyciągnięta do tyłu. Patrzymy sobie za lewą dłonią, prosty kręgosłup. Jeszcze jeden wdech. I na wydechu wracamy do centrum, obie ręce w górę, wdech. Na wydechu rozluźniamy i układamy sobie dłonie za sobą. Pomalutku unosimy biodra i trzymamy. Możemy patrzeć przed siebie, możemy spojrzeć w sufit, albo też zupełnie rozluźnić głowę. Ja wybieram pierwszą opcję, czuję się w niej najbardziej komfortowo. Jeszcze jeden wdech, biodra w górę i na wydechu rozluźniamy sobie pomalutku na matę. Przejdziemy teraz do klęku podpartego, a następnie przenieście biodra napięty do pozycji dziecka. Wyciągamy ręce do przodu, czoło rozluźniamy na macie, kręgosłup jest długi, biodra rozluźnione, a my skupiamy się tutaj, aby wziąć kilka głębokich wdechów i wydechów. Ostatni. Teraz powoli przenosimy biodra wyżej, tak żeby mniej więcej znalazły się nad kolanami. Wyciągamy ręce do przodu, głowa zostaje na czole i staramy się troszeczkę przybliżyć klatkę piersiową i pachy do maty, żeby otworzyć ją troszkę, żeby rozciągnąć ramiona. I teraz przenosimy ciężar ciała na przedramiona, układamy całe ciało na macie, zaplątujemy sobie dłonie z tyłu, nogi zostają na macie, unosimy tylko klatkę piersiową. I zostajemy chwilę w tej pozycji, wzmacniamy kręgosłup. Długi wdech. A na wydechu opadamy na matę.
drugi splot dłoni. I teraz uwaga, unosimy klatkę piersiową i unosimy nogi. Na wdechu zostajemy w tej pozycji. Nogi są napięte, staramy się, aby kolana oraz uda były oderwane od maty. I jeszcze jeden wdech. I na wydechu opadamy na matę. Dłonie przy klatce piersiowej. Na wdechu idziemy do kobry, otwieramy klatkę piersiową. Na wydechu pomalutku przechodzimy do pozycji dziecka. Rozluźniamy kręgosłup. I pomału przechodzimy do klęku podpartego, gdzie dłonie są pod ramionami, a kolana pod biodrami. Wyciągamy prawą nogę do tyłu. Napinamy ją delikatnie, ściągamy palce do tyłu. Nie musimy unosić tej nogi wysoko. Wystarczy, aby została mniej więcej na wysokości biodra. I odstawiamy. To samo na lewą stronę. Lewa noga wyciągnięta do tyłu. Trzymamy w tej pozycji mocny brzuch. Kręgosłup jest neutralny. Długi wdech. I na wydechu odstawiamy lewą nogę. Podwijamy sobie palce stóp i unosimy biodra do sufitu, przechodząc do psa z głową do dołu. Zostaniemy tutaj chwilę. Nogi mogą na początku zostać ugięte w kolanach. Ważne, żebyśmy wydłużali kręgosłup. Biodra jak najwyżej. Głowa rozluźniona. Długi, spokojny oddech. Jeszcze jeden. Przechodzimy do pozycji deski. Robimy pełny wdech. A na wydechu odkładamy kolana na matę. Schodzimy do dołu. I na wdechu delikatnie w górę, do kobry. I na wydechu z powrotem do psa z głową do dołu. Powoli uginamy nogi w kolanach, patrzymy do przodu i przechodzimy na początek maty, stopy razem. Długi wdech, wydłużamy kręgosłup, na wydechu rozluźniamy głowę, rozluźniamy szyję. I teraz pomalutku wchodzimy w górę, wydłużamy kręgosłup, unosimy ręce do sufitu, na wydechu łączymy je i odstawiamy sobie prawą nogę do tyłu. Lewa noga ugięta w kolanie do wojownika drugiego, kolano jest nad kostką. I na wdechu prostujemy obie nogi, unosimy ręce. Na wydechu przechodzimy do wojownika drugiego. Wdech do góry. Wydech wojownik drugi. Wdech. I wydech wojownik drugi. Ostatni raz w górę. I na wydechu. Do wojownika drugiego zostaniemy tutaj przez chwilę, trzymamy dłonie na wysokości ramion, mocny brzuch, otwarta klatka piersiowa. Długi wdech i na wydechu prostujemy obie nogi. Rozciągamy teraz cały lewy bok, delikatnie przechodząc na prawą stronę. Jeszcze jeden długi wdech, a na wydechu z powrotem uginamy lewą nogę w kolanie. Przenosimy prawą rękę wysoko, klatka piersiowa otwarta. Długi, spokojny oddech. I na wydechu z powrotem wracamy do wojownika drugiego. Wdech, prostujemy obie nogi, idziemy w górę. I na wydechu pomalutku wracamy na początek maty. Kolejny wdech, ręce do sufitu. Wydech, odstawiamy lewą nogę do tyłu. Zostajemy na prawej z przodu. To samo co poprzednio. Ręce do wojownika drugiego. Na wdechu idziemy w górę. Na wydechu schodzimy, wdech do góry, wydech do dołu, wdech, wydech, ostatni raz wdech i wydech wojownik drugi. Zostajemy w tej pozycji, trzymamy prawe kolano nad prawą kostką, biodra otwarte do boku. Na kolejny wdech uprostujemy obie nogi i pomalutku przechodzimy na lewą stronę, unosząc prawą rękę w górę. I ponownie uginamy prawą nogę w kolanie, opieramy sobie na niej prawe przedramię. Lewą rękę unosimy do sufitu i zostajemy chwilę. Długi oddech.
I powoli wracamy do wojownika drugiego. Bierzemy długi wdech, prostujemy obie nogi. I na wydechu wracamy na początek maty. Pięknie. Wdech, ręce w górę, otwarta klatka piersiowa. Na wydechu łączymy dłonie na wysokości serca. Uwaga, jeszcze raz ręce w górę. Tym razem podnosimy pięty, zostajemy na palcach. I powoli, cały czas mając podniesione pięty, schodzimy do dołu. Sprawdzamy, jak dzisiaj nasza równowaga. Jak już jesteśmy na dole i mamy równowagę, to uwaga, zamykamy oczy. Zamykamy oczy i staramy się utrzymać tę równowagę. Jeżeli się przewrócimy, nic się nie dzieje, wracamy pomału do pozycji i powoli rozluźniemy ciało do leżenia na plecach. Delikatny masaż kręgosłupa, nogi przy klatce piersiowej. Teraz rozstawiamy stopy mniej więcej na szerokość bioder, ręce wyciągamy sobie do tyłu i przechodzimy kolanami z jednej strony na drugą do takiego delikatnego skrętu. Na wdechu w górę, na wydechu do boku. Rozluźniamy biodra. I po jeszcze jednym razie. I powoli wracamy do centrum, łączymy sobie razem stopy. Rozluźniamy biodra, rozluźniamy kolana, długi wdech. I na wydechu rozluźniamy ciało. Zostaniemy sobie w tej pozycji na kilka oddechów. Staramy się tutaj rozluźnić każdy mięsień w ciele. Jeszcze jeden długi, głęboki wdech. Spokojny wydech. Następnie rozluźniamy sobie nogi do pozycji relaksacyjnej, do shavasany. Ręce wzdłuż ciała, wnętrza skierowane do sufitu. I w tej pozycji również bierzemy długi wdech. I wydech, rozluźniamy całe ciało do ziemi. W tej pozycji chcemy zrelaksować ciało. Zwracamy uwagę na miejsce między brwiami i staramy się rozluźnić tę część. I bierzemy jeszcze jeden długi i głęboki wdech. I spokojny, rozluźniający wydech.
i pomalutku zaczynamy poruszać palcami stóp, palcami dłoni. Wyciągamy ręce za głowę, zaplatamy sobie dłonie i wyciągamy całe ciało na wdechu. Na wydechu rozluźniamy, przyciągamy na moment nogi do klatki piersiowej. Delikatny masaż kręgosłupa, kolana na boki. A następnie powoli rolujemy ciało do przodu i do tyłu. Aż za którymś razem usiądziemy na macie. I ponownie jesteśmy w siadzie skrzyżnym. Prosty kręgosłup, otwarta klatka piersiowa. Odkładamy sobie na moment ręce na kolana i po takim półokręgu rolujemy głowę z jednej strony na drugą. Delikatnie rozluźniamy napięcia w szyi. I jeszcze raz. I na kolejnym wdechu mocno podwijamy ramiona w górę. Na wydechu rozluźniamy. Wdech, ręce w górę. Na wydechu łączymy dłonie. Umieszczamy je na wysokości serca. Namaste. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą wspólną praktykę. Mam nadzieję, że czujecie się lepiej i że przekonałam Was do praktyki jogi. Będziecie ze mną praktykować częściej. Trzymajcie się. Pa, pa. Pogłębić swój oddech, aby poczuć taką daną chwilę, tak? Tak zwany tu i teraz, już trochę kombinujesz.